Zaczynamy. Wyciągnięcie wysoko na wdechu. Z wydechem aktywacja centrum. Raz jeszcze poczuj przestrzenie między kręgami, a wydech rol do dołu. Najpierw głowa, później klatka. Na samym końcu dopiero puścisz miednicę, ramiona, ręce są luz. Na dole wdychaj. A z wydechem opadnij troszeczkę niżej. Poczuj przestrzeń z tyłu nóg. A na wydechu poddaj się grawitacji. Pamiętaj o równym rozkładaniu ciężaru ciała na stopach. I wdychaj nosem, wydychaj ustami. Jeszcze jeden wdech. A wydech, roluj do góry, brzuch cię ciągnie. Ręce, ramiona wiszą zupełnie luźno. Gdyby ręce zbliżyły ci się do nóg, to znaczy, że spięłaś ramiona. I wdech, wyciągnij, znowu poczuj długi kręgosłup. A na wydechu znowu płyń za oddechem. Weź wdech w tył. Raz jeszcze opadnij. Wciągnij brzuch i zauważ, jak wciągnięcie brzucha luzuje cię w odcinku lędźwiowym i możesz opaść na każdym wydechu troszeczkę niżej. Ostatni raz. Głęboki wdech nosem i wydech. Roluj, brzuch cię ciągnie, słyszę. Wdech wyciąga. A wydech, opuść ramiona, a przenieś ręce do boków. Pamiętaj, długi kręgosłup, długie ręce, a wydech do góry. Na palce aktywny mięśnie środka. Każdy palec każdej ręki ciągnie w dal, głowa ciągnie do góry, a wydech aktywujesz wszystko do środka, tak jakbyś przez pępek chciała wessać cały brzuch do wewnątrz. Nie jest takie łatwe. I wydech, twist, skręcasz klatkę niezależnie od miednicy, a wdech do środka. I wydech. Im mocniej zaktywujesz centrum, tym dalej się skręcisz. I wdech. Zostaw miednicę z przodu. Aha. I wróć. Wdech. I druga strona. Jeszcze po jednym. Wydech. Czyli tak daleko jak mogę, tak? Tak. Ale nie za daleko. Myślę, że nie dalej jak 45 stopni. I wydech. Teraz dobrze? Mhm. Miednica ci poszła. Wróć miednicą. Tak. I wdech do środka. I wydech, wciśnij pępek do środka, a wdech piętami sięgnij ziemi. I na miękkich kolanach zrób flat back. Czyli zupełnie proste plecy, zginasz się tylko w biodrach. Uwaga, żeby nie zgiąć się tu. Pośladki daleko do tyłu, ręce są w dal, twarz kolana w podłogę. Kolana mogą mieć zgięte. Tak, kolana troszkę zgięte, ciężarem troszkę do przodu i broda do klatki. Klatka minimalnie wyżej, tak. Żeby szyja była w przedłużeniu kręgosłupa. I czuj, jak siła centrum pomaga ci tutaj utrzymać się w tej pozycji. Pracujesz zarówno z brzucha, jak i z pleców. I nadal długi kręgosłup. Wdech nosem, wydech ustami, ręce bok. Rozciągnij. Poczuj większe wyzwanie. Gdyby tutaj bolał cię kręgosłup, to zostań z rękami z tyłu. Znaczy, że jeszcze nie masz siły, żeby utrzymać tę pozycję. Jeden wdech, a wydech opuść ślisk. Głowa wisi. Luzujemy. Raz jeszcze wdech nosem. I roll. Wdech rozciągamy znowu ręce bok i wydech na palce. Zatrzymaj. Teraz rozciągnij się na wdechu w dal, a z wydechem opuść ramiona, opuść łopatki, a podnieś ręce do góry.
Zauważcie tutaj, że ramiona są opuszczone nisko, a nie blisko uszu, jak najniżej. Jednocześnie aktywujemy żebra, żeby nam tak nie uciekły, bo wtedy tracimy równowagę. Tu, mocno. Zróbmy jeszcze raz wdech, ręce na bok. A wydech. I wdech na bok. I ostatni raz wydech. I wdech, rozciągnij, wciśnij pięty do ziemi. Teraz połóż dłonie na kolcach biodrowych i będziemy przenieść ciężar na prawą nogę. Weź wdech i na wydechu wyprostuj tą nogę przed sobą. Wyciągnij kręgosłup i z wydechem podnieś tą nogę do góry. I wdech, wyciągnij ją w dal, jednocześnie ciągnąc kręgosłupem daleko. I wydech, aktywujesz centrum. A wdech, wyciągasz się do góry. I jeszcze dwa razy poczuj, jak tylko noga się rusza. Biodro, miednica, kręgosłup nic nie robią. Wydech, siła idzie z centrum, a nie z uda. Ostatni raz wdech i zmień nogę. Daj drugą do przodu. Weź wdech. I na wydechu znowu podnosisz kolano, aktywujesz z brzucha. A wdech nosem, a wydech ustami. I wdech, i wydech, ha, do środka, a wdech w górę i w dal, ostatni, wydech, i wdech, odstaw nogę. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę wyjaśnić, zanim przejdziemy do właściwej rozgrzewki, to plié, które odbywa się z miednicą w centrum, co znaczy kości biodrowe i kość łonowa w jednej płaszczyźnie prostopadłej do ziemi. I tak zostaje. Możemy położyć sobie tutaj ręce, żeby poczuć. Taki miękkie trójkącik. Kolana. Tak, w taki trójkącik. Miękkie kolana, równolegle ustaw stopy. I na wydechu będziemy szły do dołu. Wydech, wydech zrobimy bardzo wolno. A wdech wyciągasz, wydłużasz kręgosłup. Wydech aktywujesz centrum. A wdech głowa ciągnie wysoko do góry. I wydech zwężamy talię. A wdech rośniemy wysoko. Uważaj, żeby miednica nie uciekała ci do przodu ani do tyłu. Nie ucieka. I wydech, wydech, ha. A głowa w pionie, nie patrz do dołu. Tak? I uwaga też, żeby klatka nie uciekała nam na przód ani na tył, tylko wszystko odbywa się w płaszczyźnie pionowej.